Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Kolejne porównanie pian zimowych, czyli prełoż w sumie zimowy można powiedzieć, czyli mocni zawodnicy. Dzisiaj ADBL i Klintech, ich aktywna piana, która fenomenalnie się kładzie z pianownicy i bardzo fajne z oprysku, co jest bardzo fajne. Tak jak w teście było widać, wygrał ADBL. Moim zdaniem. Zebrał więcej, zdecydowanie, raczej zdecydowanie. Zebrał więcej.
Tutaj, jeżeli chodzi o Cleantecha, porównuję go do Shiny Garage, ich TFR-a. To porównanie też się pojawi. Jako kolejne, jeżeli chodzi o piany zimowe, także śledź kanał. I tutaj jest podobna akcja, jeżeli chodzi o odetkanie, kurczę, powłoki zabezpieczenia. Zobacz. Co? Podobnie jak przy porównaniu ADBL-a z Shiny Garage, strona ADBL-a zdecydowanie lepszy cropping. Tak jakby lepiej domyła, to jest raz, a dwa odetkała dany panel. Coś niebywałego. Naprawdę pod tym względem ADBL naprawdę kozak. I tu nie zmienię zdania. Jeżeli chodzi o odtykanie powłoki, chyba na chwilę obecną, jeżeli chodzi bezdotykowo, no to TFR od ADBL-a moim zdaniem bryluje u mnie. Podsumowując to porównanie, osobiście jakbym miał wybrać pianę, jeżeli chodzi o zimę i zdjęcie jak największego brudu, bo wiadomo, że zawsze jakiś film drogowy zostanie, nie ma szans, żeby go umyć idealnie, tak jak było widać zresztą na wacikach, zostało i zostało go więcej niestety po stronie Cleantecha, co nie oznacza, że piana jest zła, nie, jest bardzo dobra, ale więcej brudu zebrała DBL, także w tym porównaniu niestety, nie wiem, no ciężko mi się określić, bo jedna i druga piana robi robotę, ale jeżeli chodzi o porównanie, tutaj ADBL bryluje. Jak odtykanie powłoki czy zdejmowanie brudu, no jest lepszy ADBL na chwilę obecną. Kolejne, słuchaj, porównanie to będzie Cleantech z Shiny Garage, także śledź kanał, ja się z Tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!